Dobry wieczór. Bardzo mi jest miło gościć osobę, której ani w tej hali, ani myślę, że w wielu innych halach koszykarskich nie trzeba przedstawiać, ale i tak z wielką przyjemnością to zrobię. Obok mnie Kasia Dulnik. Witam. Ekstraklasa przyjechała na Konwiktorską. Czy pamiętasz może, Kasiu, kiedy to była ostatnia taka okazja, że mieliśmy szansę gościć ekstraklasowe zespoły? Tak, ja w ogóle chciałam, pamiętam, to był rok, sezon 1999-2000, bo moja Hania się urodziła w 2000 roku, więc doskonale pamiętam. My później grałyśmy jeszcze o utrzymanie, utrzymałyśmy się w Ekstraklasie, a zespół został rozwiązany. Natomiast chciałam powiedzieć, że dla mnie, jak dzisiaj weszłam na halę i zobaczyłam, bo dziewczyny z Ekstraklasy wyglądają, prawda? To już jest taka selekcja. To prawda. Tym bardziej, że ten pierwszy mecz, który widzieliśmy, tam już były zagraniczne zawodniczki, czego nie ma w tym spotkaniu. To naprawdę wyglądało tak, że mnie się łezka wokół zakręciły. Chętnie bym trampki założyła. A ja wiesz co, ja myślałam? Myślę, że byś dała radę. Spokojnie. Za dwie minutki może na tym... Ale doświadczeniem też można sporo odgrać. Dziękuję za komplement. Zwłaszcza w twoim przypadku. Okej. Wspomniałeś, że w pierwszym meczu rzeczywiście było wiele cudzoziemek, czyli między Polkowicami a Arką Gdynia. Natomiast teraz w starciu Polonii z Politechniką Gdańską, no Politechnika gra w zasadzie w krajowym składzie. No i dziewczyny z Polonii jakoś tam w tej pierwszej połowie, nawet przez pierwszą kwartę prowadziły, teraz gdzieś tam już troszeczkę Politechnika złapała drugi oddech, ale jak oceniasz to starcie na ten moment? Bardzo dobrze się stało. Bardzo dobrze się stało, że możemy takie zawodniczki oglądać i bardzo dobrze się stało, że na tym etapie przygotowań Polonia może grać, bo to jest w ogóle genialne doświadczenie. Poza tym to jest też pamiątka. No ja myślę, na przykład na boisku biega Martyna Koc, z którą ja grałam w Wołominie, gdzie awansowałyśmy do Ekstraklasy. Liczyłyśmy, że Martyna wtedy miała 18 lat. Okej. Okay. Czyli była niewiele starsza od mojej Hani. I to jest w ogóle mega przyjemne. Mega. No to są w ogóle takie rzeczy, które ja myślę, że w sercu tych dziewczyn zostaną na zawsze. Na pewno. Wspomniałaś Hanie, która znowu ma szansę przywdziać trykot z biało-czerwoną tarczą na piersi. Czy dla niej też jakby... Czy zauważyłeś, czy rozmawiałyście może na ten temat, czy ten turniej to też są dla niej jakieś wyjątkowe emocje ze względu na obsadę? Ja myślę, że tak. Znaczy, Hania bardzo przez ostatni rok mam wrażenie wydoroślała, stała się bardzo niezależną i dorosłą osobą. Myślę, że bardzo poważnie podchodzi. Tak? Ona zaczyna studia, ona zdała maturę. Wróciła do Polonii już, myślę, że w zupełnie innej postaci, zawodniczki dojrzałej, dorosłej, zdającej swoje silne i słabe strony. Więc mam nadzieję, że to będzie dla niej fajne doświadczenie. Trzymam za nią kciuki po prostu. Nie, my też jak najbardziej warunkowo. I za resztę dziewczyn. Za resztę dziewczyn też, ale tutaj to byłaby też znakomita kontynuacja świetnej tradycji. Byłoby fajnie, bo ja proszę Państwa pamiętam, jak to moja mama z moją ciocią przesiadywały na tych trybunach i krzyczały na sędziów. Ja nie krzyczę i nie będę krzyczała, to obiecuję, okay. Bo nie taki mam charakter. A później moja mama z ciocią w samochodzie maluchu krzyczały na mnie, coś źle zrobiłam, paląc papierosy przy zamkniętych oknach. No to kara była podwójna, myślę. Tak, kara była podwójna. Jak wędzarnia jeszcze przy okazji. Tak, to prawda. Okej, jakie twoje oczekiwania co do drugiej połowy? Na razie jest plus 7 dla Politechniki. Znaczy, ja mam takie oczekiwania, żeby wszystkie zawodniczki zagrały, żeby wszystkie z tego meczu coś wyniosły. I ja myślę, że wynik to ma w ogóle drugorzędne znaczenie tutaj. I trener Maciek Gordon, myślę, ma takie samo podejście. Na pewno nikt nie chce przegrywać dużo. Ja myślę, że Polonia bardzo ładnie się trzyma w tej połowie, grają, bardzo fajnie grają. No, trzeba też pamiętać o tym, że te zespoły, ani jeden, ani drugi nie jest jeszcze w formie olimpijskiej, ani w formie sezonowej, raczej w formie wakacyjnej, przygotowawczej. Popatrzmy
chodźmy na super akcję, bo ja myślę, że no, na przykład Martyna dzisiaj naprawdę klasa tak, sama dla siebie. To prawda. Super, super, ale to jest właśnie doświadczenie i tutaj ten sezon przygotowawczy już ma mniejsze znaczenie, większe znaczenie ma doświadczenie, jakie ona ma. Mhm. Super. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że będzie częściej okazja do takich rozmów, ja żeby się gościć na Polonii. I oglądajmy i kibicujmy Polonii. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki, Kasiu.